Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Dzisiaj przyrządzimy gofry owsiane. Może się mi wierzyć lub nie, ale prawdopodobnie nigdy nie jadłem gofrów. Może nie kupiłem nigdy gofrów, prawdopodobnie od kogoś gdzieś tam próbowałem na jakiejś wycieczce szkolnej, ale mi jakoś tak nie posmakowały. Pamiętam tylko z dzieciństwa, że pod jubilatem zawsze były duże kolejki do gofrów, ale jakoś nigdy nie byłem fanem. I przyrządzę dzisiaj moje pierwsze gofry, na dodatek owsiane. Jeżeli chodzi o składniki, to mamy tutaj 128 g mąki owsianej. Jeżeli nie macie mąki owsianej, nie przejmujcie się. Możecie śmiało użyć takich zwyczajnych płatków owsianych, delikatnie zblendować w blenderze. Będziecie mieć wystarczającą mąkę, aby przygotować gofry. Do tego 2 łyżeczki sody oczyszczonej, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki cynamonu ceylońskiego. Do tego mamy taką szklankę, tutaj jest. Tak? Szklanka mleka roślinnego, ja użyłem moje ulubione mleko ryżowe. Tutaj jest takie zalecenie do tego przepisu, nie należy używać mleka prosto z lodówki, bo będziemy też używać oleju kokosowego i może nam go ochłodzić i nam się zetnie. Także mleko ma być w temperaturze pokojowej, do tego 2 jajka i mamy jeszcze 2 łyżeczki syropu klonowego. I jeszcze mamy 3 łyżki, tam roztopiłem olej kokosowy extra virgin, mamy go roztopionego na kuchence, zaraz będziemy wszystko mieszać. Zaczynamy od zmieszania składników suchych, czyli mamy naszą mąkę owsianą, sól, cynamon i sodę. Mieszamy wszystkie 3 składniki. A jeszcze zapomniałem właśnie zapytać, czy w ogóle piszcie w komentarzach przede wszystkim, czy macie gofrownicę, czy nie, bo jeżeli są, będzie dużo osób, które mają gofrownicę, przygotujemy jakieś kolejne przepisy z wykorzystaniem tego urządzenia. Moja żona sobie parę lat temu wymyśliła, że będzie robiła gofry w domu, jednak tak często je robi, że chyba 3 godziny szukałem w garażu gofrownicy, także fajnie, że dzisiaj nam się przyda. Ok, suche składniki mamy wymieszane, dodajemy mokre mleko roślinne, 2 jajka, syrop klonowy, jeszcze olej kokosowy. Wszystko wymieszam jak zwykle bez użycia blendera, żeby nie brudzić, nie sprzątać. Może sobie zrobimy w tym odcinku kolejne rozdanie. Na koniec dam znać z zadaniem dla komentujących i będzie do wykrania. Dam znać jeszcze co. Ok, wymieszane, kurczę. Całkiem sprawnie to poszło. Jak widać, ciasto jest takie płynne. Wymieszałem je w parę sekund. Zostawimy je teraz na 10 minut, żeby mąka fajnie sobie tak nasiąknęła. I za 10 minut wracam do Was. W międzyczasie włączę sobie nie toster, tylko gofrownicę, żeby się nagrzała. I robimy moje pierwsze w życiu gofry. 10 minut czekania za nami. Jestem troszkę dzisiaj zakręcony i się 2 razy pomyliłem. Użyliśmy proszku do pieczenia, a nie sody oczyszczonej. Sodę używaliśmy wczoraj. Mój błąd, przepraszam. I tak samo miałem na myśli 2 łyżki, a nie 2 łyżeczki syropu klonowego. Tutaj mój asystent, kamerzysta, znawca ciasta gofrowego twierdzi, że ono jest za rzadkie i może nam nie wyjść. Nie wiem. Zobaczymy. Ja uważam, że nie należy nic zmieniać w przepisie. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Takie ciasto jest. I takie zrobimy. Wspominałem o rozdaniu. Mam dla Was nasz słoik naszego musu kokosowego. Piszcie bardzo Was proszę w komentarzach, do czego używacie tego musu, z czym Wam najbardziej smakuje. Wybiorę jedną osobę, która otrzyma taki słoik. Wyniki w przyszłym tygodniu, szczegóły w opisie filmu. I zapraszam jak zwykle do, jeżeli filmik Wam się podoba, do zostawienia łapki w górę. Dzięki temu będziecie na bieżąco, pojawią Wam się kolejne nasze filmiki. A jeżeli Wam się podobają, to subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco. Ok, gofrownica nagrzana. Wlewam pierwszą partię za rzadkiego ciasta.
chyba przesadziłem, ale to moje pierwsze gofry. Ok, zamykamy pokrywę i czekamy, aż się upieką. Widzimy się za chwilę. 5 minut pieczenia gdzieś za nami. Ja nalałem się, okazało, za dużo tego ciasta, ale tak jak wspominałem, są moje pierwsze gofry, nie mam doświadczenia. Tutaj nam się troszkę wylało, także nie lejcie tyle, co ja. Mi się wydaje, że to ciasto jednak jest dobre, kurczę. Zobaczymy. Coś nam się upiekło. Tak wyglądają moje pierwsze w życiu gofry. Ładnie wypieczone. Może sobie odkroję kawałek, żeby się nie ubrudzić na wizji. I zobaczymy, czy to... O, jest jakiś ochotnik na gofra chyba tutaj. Chyba będą dobre, skoro przyszedł. Powiem wam, że nie bardzo mam porównanie, ale... Bardzo dobre. Mimo, że to jest wersja bezglutenowa, są chrupiące, smaczne, delikatnie słone, od syropu klonowego słodkie. Także podejrzewam, że będą wam smakować. Jak widać, przepis jest bardzo prosty, szybki i każdy może przygotować w domu swoje gofry, nawet jeżeli nie ma doświadczenia tak jak ja. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak dobrze wszystko pójdzie, będą odcinki 2 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i środę. Wpadajcie na kanał, nowe przepisy, informacje o produktach i inne ciekawostki z ekologicznego świata. Do zobaczenia, cześć.